Witam, z tej strony Blade Beliar. Dzisiaj robimy recenzję z Space Pirates and Zombies, czyli SPAS. F-game. Powiem wam, o co tu chodzi. Bo pewnie jeszcze macie mokro. Tutaj na przykład wybieramy te, ile mamy być, ma być galaktyk, nie? Czyli stare, nie? Gwiazdy. No. Tutaj mamy, kurwa, a, już wiem, co to jest. Jaka gra ma być, nie? Czy ciężka, czy łatwa, tak dalej. Hard number. Chuj. Zagramy na niemożliwym. Wiemy, że nas rozpierdolą, bo to jest recenzja. Bonty też może być duże. Technologie Analal VB High, Very High to Love. To jest, jeżeli się nie mylę, to tutaj było tak, że więcej technologii jest w jakiejś stacji danej, tak? Lub mniej, jeżeli się nie mylę. Tech Analibi. Prawdopodobnie tak. Dawno nie grałem, więc trochę się nie przygotowałem, ale chuj tam, wybaczycie mi. skip ten tutorial dla debili. Random z Techno Progress. Coś też z technologiami jakieś losowe. No dobra, pokażę wam, jak to mniej więcej się gra w to. O co chodzi, tak? To jest najważniejsze w sumie. Co jest w środku książki, nie? A nie okładka. Ogólnie, wiecie, no, w skrócie macie swoje jakby stacje i zdobywacie różne technologie, jakby no niszczycie jakieś, nie wiem, jakieś inne stacje, barbarzyńcy są, jakieś inne frakcje, tak? Albo zaprzyjaźnić się z nimi, albo wojować, tak? No, jakieś questy robić dla jakichś tam różnych ludzi w tych stacjach, jakieś tam, kurwa, minerały, chujomany, przenieść coś tam. Tam takie chuje mówią dzikie węże, dużo mówić, to trzeba zagrać po prostu. Dobra, ble, ble, ble. Będzie w chuj ciężko. O, to jest mój statek, nie? Można wybrać 2, 1, 2, 3, tak? To jest nasza obecna, czekaj, planeta, jeszcze się nie mylę. Kurwa, jak to było? Chwila, momentos. A, dobrze. Spacja to jest ogólnie. To jest nasz mothership, nie? Motherfucker ship. Jak strzelać, jak widać, pasek ucieka, nie? Niebieski taki, o, na celowniku. Na kursor w sumie, taki celownik, nie? Jak obracacie kursor, tak jak on się obraca. No wiadomo, sterowanie jest banalne, tam W, tak te sprawy, nie? To każdy debil wie. No i tutaj jest, o, 72, ile ma korpus życia, 16, ile powłoka, a tu są te takie, o, takie jakby blaszki, to są pancerze takie jakby. No, takie kamizelki, tak jak człowiek ma kamizelkę, to on coś w tym stylu, no, armor, pancerz, nie, no, o, pancerz. No, a to jest korpus jakby już jego, ten, konstrukcja. Czyli to jeszcze gówno delikatne jest dosyć. No dobra. Mamy tutaj... O, upgrade mamy. Mamy upgrade. Tutaj to tam pierdolenie takie, co tam. Słychać, tutaj taktyczna mapa, reperować, bla, bla, co każesz to robi. Hangar, robisz... No. Możesz własną ten statek zrobić. O, tyle statków jest w grze aktualnie. Czekaj, jeżeli się nie mylę. Czy nie jest przypadkiem więcej? Nie, jest jeszcze więcej. Jeszcze jest jedno, tylko na razie nie jest pokazane. B, C, A, B, C. Może schowane jest. No jeszcze jeden pasek jest, jeszcze te wielkie, nie pamiętam. Big Hulls, czy jak one te... No, to są wszystkie statki, jeszcze tam mówię, parę zostało. O! Jest, kurwa, wszystkie. Huge Hulls. O. Jak widać, jakie olbrzymy. Niedawno doszły jakieś tam właśnie frakcje barbarzyńców, te sprawy. Zaraz wam opowiem, jeszcze pokażę, co jest dalej. Tutaj update'y. Związane z Canons, nie? Tutaj z rakietami. Hulls. Hulls, jeżeli się nie mylę, to jest związane z... ogólnie z korpusem statku. Korpus. Czyli życie się powiększa,
Jakiś tam kurwa damage z chyba pancerzu. Znaczy nie pancerzu, tylko tego korpusu, nie? Krew to wiadomo. Ludzie i cargo, no różne te przechowawcze minerały, nie? No ludzie, tam to się powiększa z każdym tym na plusie, nie? Levelem. Z większym levelem, bo tu jest level tej umiejętności. Subsystem to też coś tam, jakieś lasery czy coś, już kurwa nie pamiętam. Mines to mines, z minami związane. Drony to jakieś tam małe latające pierdoły, albo co reperują lub szlają. Krew to załoga, to wszystko z załogą związane. Czym rozwinięte bardziej to załoga, czy tam broni w statku, bo mogą cię tam wejść do statku twojego, tak? Wysłać załogę i ci tam rozpierdolić mogą statek, nie? Albo na przykład zombie są, te statki zarażone przez zombie, no to też mogą cię tam zarazić, zombie będą po statku chodzić. Jak mała, słaba załoga i słabo walczą, no to załoga pada i statek pada, nie? Clocking, no to wiadomo, niewidzialność związane z shielding, to wiadomo, pancerz. BEMS to też jakieś tam promienie, kurwa. Dokładnie pamiętam, do jakich tu broń się zalicza. Reaktor to wiadomo, szybciej się generuje, nie? Ogólnie. No, jakby moc, więcej siły daje, regeneruje się szybciej, no coś w tym stylu. Związane z reaktorem, tak? Z powerem statku. Engineers. To szybkość, to wszystko co związane zdaje się. Engineers, nie. Szybko, no z silnikami jakby. Armor to wiadomo, co to armor. To te co mówiłem, te kamizelki te. Taki pancerz jakby, nie. Turest to wszystko prędkość, obracanie wieżyczek, co się obraca. Zdaje się, i bombsy, jakieś tam bomby. No, ja zazwyczaj to kurwa nie pamiętam co. Armor też jest dobry. Na początku to ja chyba napierdalałem w kanons. Ale kurwa, no nie dam sobie głowy uciąć. Jaki to był typ? Slow free weapon. Be. Dobra, nieważne. I tak dostanę tutaj w pierdol. Dobra, kanon wezmę. Chuj tam nie stracę. Aby na maksa. Lepiej być w czymś jednym dobrym niż tam we wszystkim. Po trochu. Kurwa! Ja pierdolę, dzięki. Dobra. Może i dobrze, nie chcę mi się tutaj zbytnio. Zdaje się do tej broni. Do tej jakieś lasery mam, kurwa. Pierdolę. Chuj nie na. No chuj. Mamy różne korpusy, ten się wydaje najlepszy. To jest Small Pulse Cannon. No to do kanona zdaje się to działa. A to są te właśnie brym, czy beam, czy jak to tam w pizdu. A oczywiście czym mniej pancerzy, czym szybciej lata, to też swoją drogą, tak? Tutaj reaktory, chujory, engines, silnik, kurwa, shield. Można krew, nie można, wiecie. Czym więcej ludzi w statku, może i bez, tym lepiej statek jakby się porusza. Zależy od liczby załogi, tak? I od jeszcze zależy, czy załoga jest wyszkolona odpowiednio i ble, kurwa. Dobra, może jedziemy rozpierdolić coś. Zobaczymy, jak tu kurwa poziom jest. Nas mi zajebie jakiś statek kosmiczny w chuj przyleci czy coś. To jest taka o nasza jakieś takie coś, kurwa portal jakiś. Czekaj, to jest światy czy to co to jest, bo mi już się pierdoli w głowie. A, system. Galaktyka. Droga Mleczna, nie, kurwa. Jak to się nazywało, blać. W pizdu o tym kosmosie. No to jest jakby jedna ta. Nie galaktyka, może i galaktyka, kurwa. Chuj ciebie. Czy układ słoneczny? O, układ słoneczny może, tak. To jest planeta bardziej jakby. O. To jest Ulta Bas. Co tam, jakieś questa? Quest jakiś, można kupić coś chyba, nie? Nie w każdym. Można rozjebać oczywiście, tak? O, technologię kupić można. Pancerz, ile mam? To by się przydało. I lepsze strzelanie. I szybsze latanie. A chuj z rakietą. A, można zapłacić. A, 40 ludzi, zdaje się. I będzie relacja. Znaczy, relation lepsze, nie? Bo on lubi mnie. I to wszystko. Może tam być lepiej, i tak dalej. Czym lepiej, to tym lepiej, nie? No. Tym lepiej, to tym lepiej. Co ja mam zrobić? Dok, coś tu kurwa nie zrobiłem. Może kupić wszystko, może ja. Nie czytałem. Co
Co ja mam kurwa przynieść? Coś mu przynieść kurwa mam, ale nie wiem co.